Ministerstwie Sprawiedliwości trwają prace nad nową strukturą sądów. Już nie będzie trzech szczebli, mają być tylko dwa sądy okręgowe i apelacyjne. Znikną natomiast sądy rejonowe, które mają stać się ośrodkami zamiejscowymi sądów okręgowych. To zaś oznacza, że 242 prezesów sądów rejonowych może stracić swoje stanowiska. Pomysł Jarosława Gowina wydaje się słuszny. Jest wreszcie szansa na to, by odchudzić sądy z funkcyjno-administracyjnego tłuszczu, w jaki przez ostatnie lata obrosły. Okazuje się bowiem, że z 10-tysięcznej rzeszy sędziów 7 tysięcy to sędziowie funkcyjni, którzy tak naprawdę orzekanie traktują jako dodatkowe zajęcie. Jeśli pomysł ministra Gowina wejdzie w życie, pewnie się to zmieni i sędziowie ci trafią tam, gdzie jest ich miejsce, czyli na salę rozpraw. A skorzystają na tym wszyscy. I wymiar sprawiedliwości, i my, obywatele.